pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy kochających Słowo Boże. Dzisiaj zajmiemy się Ewangelią Łukasza. Faktycznie tytuł jest Potrzeba czujności i moc wytrwałej modlitwy. Te dwa tytuły, ja się posługuję Biblią Tysiąclecia. I faktycznie w Ewangelii Łukasza, jest to 21 rozdział i 34 werset, potrzeba czujności. Cofając się oczywiście trochę do tyłu, do rozdziału 18 i 1 wersetu, jest napisane moc wytrwałej modlitwy. Także więc ja połączyłem tej Ewangelii Łukasza wybrane przeze mnie wersety, które tworzą całość tej modlitwy po właśnie tym tytule Potrzeba czujności i mocy wytrwałej modlitwy. Mam najpierw kolejnych wszystkich tych wersetów, na których ja się tutaj akurat skupiłem. Są to wersety, wszystkie są z Ewangelii Łukasza i kolejność ich jest taka. Jest to 21 rozdział, 34 werset, potem jest 17 rozdział od wersetu 26 do 30, potem jest 21 rozdział od wersetu 25 do 28, potem jest 21 rozdział, werset 36 i potem jest 18 rozdział, werset 7. I tak, zaczynając od 21 rozdziału 31 wersetu. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe z piętego żarstwa, pijaństwa i troska doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was z nienacka, jak poprzez. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota, jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi, tak samo będzie. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów, bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdreć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moc niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku, z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich potrzebie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Kończąc to tymi optymistycznymi słowami, cieszmy się jak król Dawid. Jak Dawid, kiedy przed Bogiem był,
będę tańczyć ze wszystkich sił przed Panem Królem mym. Jak Miriam gra na bębnie swym, będę klaskać ze wszystkich sił przed Panem Królem mym. Pokłonię się przed Bogiem. Zawierzmy Panu i chwalmy Go, pobity będzie wróg. Jak Jozue wznieśmy bojową wieś, oddajmy Panu chwałę, cześć, a wróg ucieknie wnet. Jak Judejczycy przed bitwą swą, zawierzmy Panu.